Chciałbym dzisiaj zrecenzować książkę Operator 594 kapitana Krzysztofa Puwala-Puwalskiego. Pozwolę sobie zacząć słowami ze wstępu. Jak niesamowite siły drzemią człowieku, że pchają go naprzód. Jak wiele możesz poświęcić, aby osiągnąć wymarzony cel. Jak ogromną moc masz w sobie, że umożliwia ci dokonanie niemożliwego. Kiedy dzisiaj patrzę na świat z perspektywy człowieka, który swojej pasji poświęcił całe życie, widzę, jak bardzo jestem szczęśliwy, że dokonałem takiego właśnie wyboru. Pasja to potężna moc, którą pozwoli przezwyciężyć wszystkie trudności. Jeśli kochasz to, co robisz, znajdziesz sens swojego życia. Nieważne, co nim będzie. Ważne, abyś robił to, co kochasz. W książce, którą trzymasz właśnie w ręku, przeczytasz o ludzkiej wytrwałości, sile, pasji oraz o pragnieniu przeżycia przygody. Poznasz historie, które towarzyszyły mi od wczesnej młodości aż do służby w siłach specjalnych. Będziesz świadkiem wydarzeń, w których uczestniczyłem wraz z kolegami, w tym pełnym adrenaliny akcji bojowych, w których z narażeniem życia ratowaliśmy zakładników i neutralizowaliśmy terrorystów. Dotkniesz realnego świata sił specjalnych, dostępnego tylko dla wybranych. Odkryj przed tobą sekrety wykorzystywanych przez nas technik. Poznasz moje metody radzenia sobie w ekstremalnie trudnych sytuacjach, dzięki którym pokonywałem wszystkie trudności. Pomogę ci odnaleźć sobie pasję i pokażę, jak można być szczęśliwym i spełnionym człowiekiem. Książka jest autobiografią autora i opowiada o jego życiu, jak i doświadczeniu w oddziałach jednostkach specjalnych. Autor jest kapitanem w stopniu spoczynku i między innymi to on przede wszystkim jest odpowiedzialny za stworzenie oddziału psów bojowych w najlepszej jednostce specjalnej polskiego wojska, jakim jest jednostka wojskowa GROM. Autor właśnie zaczyna opisując siebie jako młodego, odważnego, pewnego siebie człowieka, który to poświęca się pasji, jaką było sztuki walki, lojalnego względem swoich rodziców, którzy to oraz rodziny, która to wychowała jego w ważnych dla niego wartościach i nauczyła, to znaczy poświęcenie dla drugiego człowieka i poczucie obowiązku względem innych. Wspomina właśnie swój okres młodości i o tym, jak doznał potrzeby służby w jednostce. Jak wspomina, kiedyś w lokalnym sklepie zobaczył gazetę Żołnierz Polski, którym to zobaczył młodego, umieśnionego człowieka z bordowym beretem podpisane komandos. Tak też sobie wtedy wyobraził siebie w tym berecie. Od tego momentu miał nadzieję, że zrealizuje swoje życiowe marzenie, jakim jest zostanie żołnierzem wojsk specjalnych. Dalej autor wspomina o młodzieńczych latach, znaczy końcu liceum i zdaniu matury, kiedy to przeszedł do Poznańskiej Szkoły Działań Specjalnych i o tym, jak zdał pierwszą selekcję do plutonu działań specjalnych w tej szkole. Akcja dzieje się, początek tej książki, na końcu lat 90., kiedy to trwa jeszcze zasadnicza służba wojskowa, jak dostaje przydział do pierwszego pułku specjalnego komandosów i tam opisuje jego początki swojego działania. Okazuje, że jest jednym z najlepszych kandydatów w tej jednostce, jak mocno stara się i jest precyzyjny w tym, co wykonuje. Między innymi wspomina bardzo ciekawą anegdotę z jego początków służby, jak dowódca mu kazał zorganizować z oddziałem operację porwania wskazanego człowieka. Kiedy to zorganizowali to wraz w grupie z udziałem dywers, kiedy to on się przebrał za księdza, lokalnego wikariusza w tej parafii, i aby zmylić rodzinę i dokonać tego zadania. Dalej autor wspomina już o doświadczeniach ze swoich z granicy, kiedy jednostka się w pełni profesjonalizowała i przechodził pierwszą selekcję. Mimo, jak sam wspomina, średnich wyników, dzięki swojej wytrwałości psychicznej i woli walki udało mi się przejść i ją zaliczyć. Następnie przechodzimy do okresu wojny w Iraku, kiedy to jest wysłany do Karbali. Po wojnie w Iraku wraca do Polski i wspomina, jak podkomendni zachęcili go do wstąpienia do gromu. Tak też decyduje się i przechodzi do najlepszej jednostki specjalnej polskiego wojska. Kolejna część opisuje tak zwany kurs bazowy, czyli podstawy działań specjalnych, podstawy taktyki, podstawy walki wręcz, czy podstawy taktyki niebieskiej, czyli działań morskich, skoków spadochronowych, bądź też taktyki czarnej, jak to nazywa królową taktyk, czyli
walki w budynkach. Najbardziej wpłynęło na mnie psychicznie, przyznam się, wspomnienie ze szkolenia SRE, czyli kursu przetrwania w niewoli. Jak wspomina on, miał z drużyną plan, że będą udawać firmę, polską firmę budowlaną w Afganistanie. Gdy miał już przedstawiać swój plan, został podcięty i ogłuszony. Nałożono mu worek na głowę, ledwo mógł oddychać. Miał zapięte ręce kajdankami i został odwieziony. Przez kolejne 36 godzin był bity oraz strażony prądem z paralizatora, lecz wiedział, że jeżeli chce zrealizować swoje marzenia, to musi to przetrwać. Wiedział, że w tym nie jest sam, gdyż ma swoich kolegów z drużyny. Wreszcie po 36 godzinach wyszedł i wiedział, że teraz jest innym człowiekiem, że przeszedł najgorszy i najbardziej wymagający test swojego życia. Dalej autor przechodzi do wojny w Afganistanie, lecz jak sam wspomina, ze względów bezpieczeństwa odpowiednio rozmył czas tych wydarzeń, jak i imiona i nazwiska swoich kolegów z oddziału. Między innymi pierwszy raz w tej książce opisuje operację afgański Grunwald. Tak naprawdę żaden inny reportaż bądź praca naukowa dotyczącego udziału polskiej armii w Afganistanie nie wspomina o tej operacji. Podsumowując, jest to książka warta do przeczytania, zwłaszcza osobom, które się interesują wojskowością, z naciskiem na wojskowość współczesną oraz ludziom, którym brakuje motywacji do działania, czują, że nie dają rady. Ta książka może pokazać, że dadzą radę.